Dzień dobry, wieczór. Witam w kolejnym odcinku z gry SCP Containment Breach Ultimate Edition. Poprzednio byliśmy w placówce TA, to jest standardowo. Standardowo to jest naszego Łazarza, to tam nie. Poprzednio byliśmy w biurze Rady O5. I teraz mnie ciekawią jakieś kolejne może rzeczy też uda nam się odkryć. Doktor Gears. Radical Rary, report must be. Ok. Ale nie ma to żadnego kodu do biura doktora Gearsa. Hmm. 2359. To mi się od razu rzuciło w oczy, ale nie wiem czy. Czy 2 5 3 2 3 5 9 to będzie jakiś kod do czegoś, co to leży? Nie, myślałem, że to jest coś niebieskiego, ale to tylko karta i to karta drugiego poziomu była. Nie, nic tu nie ma. O, 106. Upewnię się. Ta, no target oczywiście załączony został. Także jest git. Tutaj chyba nas jeszcze nie było. Wow, to jest właśnie heavy containment. A wejdę. O, zabezpieczyli nam mrugacza. Ale tu laguje w tym miejscu. Oczywiście możemy. Ale tu strasznie, strasznie laguje w tym miejscu. A to jest też przechowywanie palącego. Dobra, czyli. A myślę, że gruby jest jakiś taki. Się wydawał. Czemu się to zamknęło? Przecież. Halo. Nie powinno się to zamykać. No. Ale laguje coś. O, już wróciły FPS-y. O, no, trumienka byliśmy przy trumience. O, właśnie, możemy sobie odpalić urządzenie elektryczne Navigator i on powinien też zacząć świrować przy trumnie. On powinien tutaj też zacząć świrować. To są gogle, no kto widzę, one też by zaczęły dziwnie reagować. O, idzie, psuje się nam Navigator. Dobra, a weźmy sobie te gogle. Gogle, nie kartę, gogle. O, przyciąga nas. Ło. A tak, słyszałem, że ludzie umierali po zobaczeniu tego, co tam co pokazywała ta trumna w ogóle. Że normalnie patrzyli się na to i umierali tak po prostu. To faktycznie, to sobie przypomniałem, jak działa ta trumna w końcu, bo już kilka odcinków minęło, że byłem tutaj, ale nie pamiętam, jak ona funkcjonowała. Ten plaga się zaraz mi przede mną centralnie. Tak, już kiedyś tak się zdarzyło, pamiętacie, tylko wtedy na zwykłych SCP-kach się tak zdarzyło, że mi się plaga na twarzy zrespił i instant umarłem. Ja z tego klip był na moim kanale, także no. To coś naturalnego, normalnego, że tak się dzieje. Tu są niewidzialni, oczywiście. Komputerek się odzywa. Szkoda, że nie ma tutaj. Że tutaj nie mogę wejść do 168. Wielka szkoda. Myślałem, że akurat w tej wersji będę mógł wejść.
BSCP-682, a jednak niestety nie mogę. Patrz, ten klucz pozwala mi otwierać wszelkie drzwi. To jest maska. Ja mam chyba... Rzekomo nie żyje, ale oczywiście jego nie da się zabić. Tutaj przecież go wcisnęliśmy gaz, ale nie, no nie, przez niego nie wypuszczanie, ale ma sensu to większego. Liczę, że jeszcze tutaj gdzieś w tych heavy containment właśnie zonach będę mógł znaleźć jakieś inne przechowywalnie nowe. Teraz nie zamykam żadnych drzwi, bo nie ma sensu, skoro gramy na low targecie, to i tak mnie nic nie zabije. A, tak przynajmniej mogę wiedzieć, gdzie byłem już. Chyba, że doktor Plaga, najgorszy na świecie, będzie łaził i będzie zamykał mi te drzwi, bo on tak lubi. O właśnie, on tak lubi zamykać drzwi przed nosem. Dobra, tutaj już, tutaj nie wiem. Myślę, że jesteśmy w miejscu w ogóle, w którym nie było jeszcze wcześniej. Omega Warhead, nie wiem, czy przełączałem Omega Warhead. Co to jest? A, to 100. A ja mogłem w ten sposób się dostać do Radio 5. Okej, ja mogę otwierać tym kluczem wszystko, dosłownie wszystko. Nawet to, co wymaga kodu. O, nieśmiałek. Dobra, to się też tam wrócimy. Jest to dla 409, to był kryształ, nie? To był kryształ, ta. To był kryształ, 409 SCP. To tam oczywiście byliśmy. O, to jest 009, to nasza rzecz, którą też ogarnialiśmy w Janitorial Work. Ten SCP był ogarniany właśnie. Tutaj chyba są przejścia typowo do Light Containment. To oczywiście wirus jest, 008. Tutaj mamy windy do Plagi. To jest to 6. Moglibyśmy go zamknąć, ale już zamykałem go dwa razy. To nie ma sensu, żebym robił to po raz trzeci. W SCP Contained mam nadzieję, że będzie taka możliwość faktycznie już, że będzie gra polegająca typowo na zabezpieczeniu SCP-ków. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej, to że tak odnoszę takie wrażenie, że chyba ogarnęłem już wszystkie możliwe SCP-ki. Że innych SCP-ków po prostu już tutaj nie ma. Że zwiedziliśmy wszystko. Jeszcze mogę, dobra, jeszcze wrócę się do tego Light Containment. O! 62! Dźwięk 62. Ryk właściwie. Słuchaj, jak się ucieka. Pomyliłem się jednak. Jednak nie tutaj. Prawo. Tu jest prawo wejście do Light Containment Zone. A właściwie wiecie co, możemy sobie odpalić Sanic. Sanic. Gotta go fast. Watch. Ale to naprawdę jest fast. Ekran szczęścia, ale to nie jest problem. Tu testowaliśmy już te SCP-ki. Tutaj z jakiegoś powodu są pozamykane drzwi. Trzeba pozwiedzać wszystko. Storage Room 6H. To jest ten hełm, który mówiliście, że może nam pomóc troszeczkę zmylić MTF-y. Tutaj też byliśmy, oczywiście, standardowo. Potwieram wszystkie drzwi. I jak wszystkie drzwi będą potwierane, to wtedy to był oczywiście mrugacz. Tu mogliśmy zdobyć już kartę jakiegoś tam poziomu. A! Czyli Sanic. Aha, czyli Sanic ogólnie zabija, jak miałem go. No dobra. Dobrze wiedzieć, że wróciliśmy tak. Dobra, wracam tam po prostu.
Dobra, wróciliśmy sobie do Light Containment Zone. Troszkę od innej strony, ale to bez różnicy. I tak muszę obejść cały Light Containment, a nawet nie jestem nawet tutaj, gdzie byliśmy przed chwilą. Tak, dokładnie jestem w tym samym miejscu. O, MTF się tutaj na potoczył jakiś MTF. No nie, bo on zamyka te drzwi, weź stąd, znikaj MTF-ie. Możemy spróbować go zniknąć. Tylko czekajcie, czy pytanie, czy to zadziała. Jak podejdę do niego. Cześć, jeszcze raz. Spawn i. Spawn item. SCP 140. Tyle. I teraz muszę do niego tak bardzo bliziutko podejść. Wow! Wow! Coś niedobrego się powiedziało tam na tamtym świecie. Z jakiegoś powodu nie ma tutaj podłogi i wszystkie sebeki pospadały. Nie, nie mogę tego się pozbyć. No trudno. To będzie tu chodzi, będzie nam psuł otwieranie rzeczy. Chyba dostaniemy od razu achievement, jak będę jak za chwilę razy przebiegnę dokładnie. Recursive Phenomen. Tu był Erik wcześniej. Czekajcie. A, nothing happened. Po prostu cały czas, niezależnie co robię. Tutaj klucz teoretycznie też był wcześniej, ale go. O jest! A to on ma szansę po prostu się zrespić najwyraźniej ten klucz po prostu. Z tego co mi się wydaje, ten SCP-106 respiony w ten sposób, on będzie gonił w nieskończoność. Więc zrobimy sobie Disable 106. I możemy sobie Enable 106. No i gizet. Zrobiliśmy mu globalny restart. Cześć, czy ja tu byłem? Byłem na pewno tutaj, a czy tu mnie było? Czy ja byłem tutaj? Nie. Tu mnie nie było. Znowu się wydziela 62. Ten okular powinien nam powodować dziwne rzeczy. Ło. Okej. Jest, działa. Powodują one dziwne rzeczy. A w sumie, jak mamy zapis gry, to mogę sobie popatrzeć chwileczkę na te rzeczy. Czekaj, czy nas zabiją. Tak. Ewidentnie nas zbiją. Okej. Czyli nie należy zakładać okularów. NT. IS. I nic zrobić mi nie możesz. Panie doktorze. To też jest Medical Bay. Serio? To też jest ten sepek? Ta. Też jest. Wystarczy go po prostu zamknąć i tyle. O, to nasza dziura. Nieskończona. Nie, tu byliśmy już. Na tam widzę, że heavy. A nie, i znowu ten doktor Plaga zaczął nas irytować. Czy mogę dać Disable 049? Mogę. No i super. Już nas nie będzie irytował. Bo to mi chodzi o, że to irytacja, to mam na myśli, że nam te drzwi zamyka. Ale ciekawe, że tu się akurat pojawił klucz, akurat. Znaczy no, że tu się klucz pojawił. A wcześniej, jak testowaliśmy, to klucza nie było. To jest intrygujące. Ja się wracam, to ja może nie chcę się wracać, jednak chcę iść dalej. Tam chyba było jakieś przejście, chociaż może nie było przejścia, nie jestem pewny. Poszliśmy w lewo, a teraz w prawo, a w lewo? Tu jest przejście do wyjścia, do Heavy Containment. Ale tutaj... I tutaj już byliśmy chyba. No to najwyraźniej wydaje mi się, że zwiedziliśmy całą mapę.
Jeszcze tylko bym chciał zrobić questa, znaczy nie questa, tylko wiecie. Odblokować sobie w... Tam mogę jeszcze pójść. O, to nie działa akurat. Co bym chciał jeszcze zrobić? Jeszcze chciałbym po prostu otworzyć te O5 Council. A to już muszę znaleźć po prostu wejście do Entrance Zone znowu. Poszło wyjątkowo prosto, powiem wam. To było całkiem blisko. Od razu możemy sobie tutaj przejść też, też otworzyć wejście. Powiem, że tam nie idziemy, ale możemy sobie wejście otworzyć. I możemy sobie otworzyć również wejście do O5 Council. Control over the foundation. Ale nagle nie zrobiło się tutaj więcej rzeczy do roboty w tym miejscu. Niestety. Nie, dalej nic nie mogę zrobić. Po prostu takie miejsce for fun zrobione. Ale może jeszcze więcej rzeczy otworzymy w ten sposób, właśnie używając tego klucza. Tak myślę. Jakieś więcej drzwi na kod. Mogliśmy otworzyć. Tam jest jakieś kolejne przejście. Tam byliśmy przyłączyć rzeczy, a tutaj już nic nie ma. Jak coś znajdę, to jeszcze wam pokażę. O, proszę bardzo, mamy tutaj te biura. Znalazłem. Co to jest? Doktor Mayan Myrant? Czemu akurat do Containment Bridge nam się odpaliło? And aha, okej. Możliwe, że on był tym. You made it so easy, nice work, foundation. Ciekawe. Może nie wiem, za jakiś pewnie ogólnie tych doktorów różni doktorzy różne rzeczy robili. Doktor Gears. Ale długa ta. Co to jest? Takie zdjęcie kolejne. Tu doczytny hełm znowu. Jakaś karteczka. Jest jeszcze Dr. Harp. World End. Aha, World Ending Scenario. Pewnie taki od Seniorszy Końca Świata. Ale dużo rzeczy do czytania. Jakiś incydent jest opisany. No i dobra. Na ten odcinek sobie zakończymy. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnych. No i cześć.